od spadku liczby zakażeń wirusem w Polsce, przez premierę gry Cyberpunk 2077, po ogłoszenie przez rząd Narodowego Programu Szczepień. Spadek liczby zakażeń i rozporządzenie maseczkowe. Ostatnio obserwuje się znaczny spadek liczby zakażeń wirusem. Pomimo tego obostrzenia nie zostają ściągnięte z mieszkańców, a powiaty nie wracają do strefy żółtej. Chociaż poprawa sytuacji dotyczy większości kraju, automatyzm w zwiększaniu obostrzeń w zależności od liczby zakażeń okazuje się działać tylko w jedną stronę. Równocześnie 2 grudnia wprowadzono prawidłowe rozporządzenie zwane maseczkowym, obejmujące wszystkich obywateli. Jednak nadal wątpliwości pozostawia niekonstytucyjność nakazu i brak precyzyjnego określenia, w jakich miejscach należy zakrywać nos i usta. Zdaniem prawników aktualna wykładnia, że dotyczy to każdego miejsca publicznego, jest zbyt szeroka, aby mogła być zgodna z prawem. Miejsce 9. Muzyka na drewnianych płytach. Pewien internauta pasjonujący się nośnikami danych zaprezentował ostatnio ciekawy wynalazek – drewniane płyty mogące służyć do odtwarzania muzyki. Na jednym takim nośniku mieści się około 700 bitów danych, które można odsłuchiwać dzięki odtwarzaczowi opartemu na platformie Arduino. Płyty zostały w całości zrobione z drewna i wyglądają bardzo charakterystycznie. Na całej swojej powierzchni posiadają regularnie ułożone, miniaturowe otwory. Wynalazca udostępnił wszystkie dane dotyczące przygotowania zarówno samych nośników, jak i dedykowanego odtwarzacza. Nie zapowiada się jednak, że drewniane płyty CD osiągną dużą popularność, gdyż przechowują one 10 milionów razy mniej danych od zwykłego kompaktu. Miejsce 8. Tajemnicza choroba w Indiach. Parę dni temu media poinformowały o pojawieniu się na terenach Indii nowej choroby, z powodu której ponad 450 osób trafiło do szpitala, a jedna z nich zmarła. Chorzy cierpieli na bóle głowy i nudności, a część z nich straciła przytomność lub miała napady padaczkowe. Pojawienie się niepokojących objawów wywołało medialne spekulacje, jakoby były one wynikiem zakażenia nową odmianą wirusa. Eksperci jednak szybko wykluczyli tę możliwość. Ich zdaniem przyczyną było skażenie wody, za co odpowiadały pestycydy. Gdy tajemnicza choroba okazała się zatruciem środkami chemicznymi, większość europejskich mediów straciła zainteresowanie sprawą. Miejsce 7. Wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Po cichu, bez oficjalnego obwieszczenia, Fundusz Wsparcia Kultury rozpoczął wypłatę pieniędzy dla artystów, którą wstrzymano kilka tygodni temu, wkrótce po jej ogłoszeniu. Według portalu WP.pl część beneficjentów programu musi liczyć się z obniżeniem przyznanej kwoty. Dla przykładu dotacja 1 890 000 zł, którą początkowo miała otrzymać Golec Orkiestra, została obniżona o 316 806 zł. Z kolei Teatr Powszechny w Poznaniu wnioskował o niespełna 800 000 zł, kilka tygodni temu przyznano mu 400 000 zł, ostatecznie otrzyma 312 000 zł. Brakuje danych na temat obniżenia dotacji dla zespołu Bayer Full czy Kamila Bednarka, o których podczas ogłaszania przyznawanych kwot było najgłośniej. Lider formacji Disco Polo powiedział, że nie posiada w tej kwestii wiedzy, zaś Bednarek nie zgodził się udzielić w tej sprawie informacji. Miejsce 6. Wpływowi Polacy 2020. Brytyjski magazyn Financial Times opublikował listę najbardziej wpływowych kobiet roku 2020. Polaków zaskoczyło pojawienie się na niej nazwiska polskiej działaczki proaborcyjnej Marty Lempart, która została wyróżniona w związku z aktywnością w ramach tzw. strajków kobiet. Nazwisko kolejnej osoby z Polski znaleźć można w podobnym rankingu, dotyczącym najbardziej wpływowych ludzi w Europie, opublikowanym przez amerykański koncern medialny Politico. Na miejscu 8 zestawienia uplasował się Jerzy Kwaśniewski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Decyzja jest o tyle zaskakująca, że pomimo dużych wpływów adwokat nie jest osobą rozpoznawalną i większość Polaków dotychczas nie miała pojęcia o jego istnieniu. Miejsce 5. Trawka legalna w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Ostatnio dużo mówi się na temat legalizacji marihuany w Stanach Zjednoczonych i Europie. Amerykańska Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę depenalizującą roślinę na poziomie federalnym, prawo jednak prawdopodobnie zostanie odrzucone przez Wyższą Izbę Amerykańskiego Kongresu. W tym samym czasie ONZ wykreśliło marihuanę z listy najniebezpieczniejszych narkotyków świata, na której do tej pory figurowała obok heroiny i kokainy. Kwestię legalizacji kanabisu w Polsce podniósł z kolei Robert Biedroń, organizując akcję Uwolnić Mariana. Wygląda na to, że konopie będą w naszym kraju jednym z głośniejszych tematów w roku 2021, gdyż Lewica zapowiada złożenie w tej sprawie aż 3 projektów ustaw. Miejsce 4. Orlen na rynku mediów. Koncern naftowy Orlen S.A., wśród którego udziałowców jest m.in. Skarb Państwa, przejmuje grupę medialną Polska Press, posiadającą kilkadziesiąt tytułów prasowych. Od teraz Orlen będzie zarządzał takimi mediami jak Dziennik Polski, Ekspres Ilustrowany, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Nowiny czy Echo Dnia. Przejęcie wywołało lawinę komentarzy wyrażających obawy o niezależność tych mediów. Pojawiają się spekulacje, czy czasopisma i portale z grupy Polska Press zostaną wolne od rządowych nacisków. Do sprawy odniosły się władze Orlenu, które podkreśliły, że przejęcie ma czysto biznesowy charakter i nie wpłynie na funkcjonowanie znanych wszystkim tytułów prasowych. Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu w portalu Facebook oraz do udostępniania naszych wpisów w serwisie Twitter. Prosimy też o subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału i ustawienie powiadomień dla wszystkich filmów. Wsparciem dla kanału będzie polubienie filmu i dodanie komentarza w ramach platformy. Miejsce 3. W czwartek miała miejsce premiera nowej gry autorstwa CD Projekt Red pod tytułem Cyberpunk 2077. W nowej produkcji twórców wiedźmińskiej serii gracz wciela się w postać najemnika lub najemniczki, którzy podczas rozwiązywania zagadki związanej z tajemniczym chipem podbijają futurystyczne miasto Night City i walczą z lokalnymi gangami czy przedstawicielami korporacji. CD Projekt Red zdecydował się na polegającą na stałym rozwoju postaci mechanikę RPG, perspektywę pierwszej osoby oraz otwarty świat przepełniony barwnymi bohaterami niezależnymi i różnego rodzaju misjami pobocznymi. W internecie pojawiły się już pierwsze recenzje długo wyczekiwanego tytułu, z których większość wyraża pochlebne opinie na jego temat. Zdaniem recenzentów rozgrywka daje dużo przyjemności, wyzwania stawiane przed graczem są ciekawe i wciągające, a samo Night City jest jednym z najpiękniejszych miast w historii gier wideo. Nie obyło się jednak bez problemów. W grze znajduje się bowiem wiele błędów związanych z wyświetlaniem niektórych elementów świata, co zostanie jednak naprawione w ramach kolejnych aktualizacji. Miejsce 2. Medialna wrzawa po wypowiedzi ojca Rydzyka. Ojciec Tadeusz Rydzyk, twórca Radia Maryja i Telewizji Trwam, znajduje się aktualnie pod medialnym ostrzałem po wypowiedzi na temat biskupa Edwarda Janiaka, oskarżonego o tuszowanie przypadków pedofilii w kościele katolickim. Wypowiedź padła podczas obchodów 29. urodzin Radia Maryja, w których udział brały znane osobistości z koalicji rządzącej, takie jak Zbigniew Ziobro, Antoni Macierewicz czy Mariusz Błaszczak. W trakcie swojego wystąpienia Rydzyk wziął biskupa w obronę, nazywając go współczesnym męczennikiem i domagając się udowodnienia win w sposób prawny, a nie za pośrednictwem filmów dokumentalnych. Duchowny nawiązał do partii rządzącej, domagając się prawa i sprawiedliwości, czym wywołał aplauz uczestników zgromadzenia. Mówił również o medialnych atakach na polskich kleryków i na niego samego. Największe oburzenie wywołało retoryczne pytanie Rydzyka o to, kto nie ma pokus, kiedy mówił o przypadkach pedofilii w kościele. Słowa te ściągnęły na niego krytykę ze strony wielu popularnych osób, takich jak ksiądz Isakowicz-Zaleski, który nazwał postawę duchownego skandaliczną. Wypowiedź zakonnika potępiło także wiele innych postaci, m.in. Szymon Hołownia, siostra Małgorzata Chmielewska czy wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. Ostatecznie Rydzyk publicznie przeprosił za swoją wypowiedź, tłumacząc, iż była spontaniczna, a jego zamiarem nie było kogokolwiek urazić. Sprawa urodzin Radia Maryja była krytykowana również ze względu na brak zastosowania się do rządowych obostrzeń przez członków zgromadzenia, a posłanka Joanna Scheuring-Wielgus podobno złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Miejsce
miejsce pierwsze – ogłoszenie przez rząd Narodowego Programu Szczepień. 8 grudnia rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił Narodowy Program Szczepień, który zakłada masowe szczepienia całej populacji Polaków w liczbie 180 tysięcy osób tygodniowo. Nieobjęte szczepieniem mają być osoby poniżej 18 roku życia i prawdopodobnie osoby o przeciwwskazaniach medycznych. Przedstawiono listę 6 celów dotyczących programu szczepień stawianych sobie przez rząd, zgodnie z którą, według zapewnień kancelarii premiera, szczepionki mają być bezpieczne, skuteczne, łatwo dostępne, dobrowolne, darmowe i dostarczone w jak największej liczbie w jak najkrótszym czasie. Szczepienia będą odbywały się w placówkach POZ, w innych placówkach medycznych, w szpitalach rezerwowych nazywanych wcześniej tymczasowymi oraz za pośrednictwem mobilnych zespołów szczepiących. Kontrowersje wzbudza decyzja, aby z osób, które poddadzą się szczepieniu, były ściągane rządowe restrykcje, m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Mają ich również nie obejmować ograniczenia dotyczące liczby osób w transporcie publicznym i w trakcie wydarzeń masowych. Zdaniem niektórych publicystów, niezaszczepione osoby w maseczkach z czasem będą wykluczane społecznie, dlatego trudno mówić o tym, że szczepienia są w pełni dobrowolne. Wątpliwości wzbudzają także same medykamenty. W ostatnim tygodniu opublikowano 2 ulotki dotyczące szczepionki firmy Pfizer, z których wynika m.in., że nie zostały one przebadane na osobach powyżej 55 roku życia, czy że nie sprawdzono, jak szczepionka działa w przypadku schorzeń współistniejących, m.in. cukrzycy, otyłości czy nadciśnienia tętniczego. Producent nie zapewnia również informacji dotyczących wpływu szczepionki na płodność. Tymczasem rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił, że zamówiono 60 milionów jednostek dwudawkowej szczepionki od 6 wiodących producentów. Koszt zakupu szczepionek przeciwko wirusowi wyniesie od 5 do 10 miliardów złotych. To jest 10 newsów tygodnia w telewizji na czasie. W programie przedstawiamy aktualne informacje na temat polityki i wydarzeń w Polsce i na świecie. Opisujemy tematy głośne w mediach społecznościowych. Informujemy o najważniejszych odkryciach naukowych i nowinkach technicznych. Zapraszamy do naszej facebookowej grupy Newsy, Fakty, Informacje na Czasie TV, gdzie codziennie wymieniamy się aktualnymi wiadomościami z Polski i ze świata. Korzystając z okazji, prosimy o wsparcie dla warszawskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na Paluchu i przedstawiamy psa o imieniu Radio, czekającego na adopcję po likwidacji schroniska w Radysach.